boskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Msza Święta, ciąg dalszy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W następnej części mszy świętej Kościół zaczyna śpiewać, zaczyna wychwalać Boga. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Znamy ten hymn na pamięć. Kościół zaczyna Boga wychwalać. Zobaczcie, dopiero co przeprosiliśmy Boga za wszystkie nasze grzechy, za to, co było słabe. Dopiero co jakby spotkaliśmy się z całą bolesną prawdą o sobie. Można by powiedzieć, taka mała depresja. I teraz Bóg chce nas podnieść. Zaczyna się hymn uwielbienia, zaczyna się chwała, zaczyna się ogromna radość. Dlaczego? Bo Bóg od razu po znaku żalu za grzechy, od razu chce powiedzieć, wszystko Ci przebaczyłem. Od razu wprowadza Cię jakby bardzo szybko w tajemnicę zmartwychwstania, w tajemnicę zwycięstwa nad złem. Od razu chce powiedzieć, zwyciężyłem zło. I chcę, żeby to zwycięstwo stało się Twoim udziałem. Cała ta chwała zwycięstwa stała się Twoim udziałem. Zaczynamy więc Boga uwielbiać. Zaczynamy Go wychwalać. Zaczynamy się tym Bogiem cieszyć. Dosłownie zaczynamy się cieszyć Bogiem. I ten hymn zachęca Cię do tego, abyś się rozradował Bogu. To jest hymn dziękczynienia. Zaczyna się Eucharystia, zaczyna się dziękczynienie. Zaczyna się jedno wielkie Bogu dziękuję. I zaczyna się od słów, które wyśpiewały anioły, kiedy Chrystus się narodził. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom, których On sobie upodobał. Czyli w ludziach, których On ukochał, umiłował, On ich polubił, Jemu się spodobało być między tymi ludźmi. Zobaczcie, że aniołowie śpiewają te pieśni w Betlejem. Śpiewają o Emanuelu, o Bogu, który stał się Bogiem z nami, o Bogu, który stał się Bogiem z ludźmi, stał się Bogiem człowiekiem, zamieszkał pomiędzy nami, pomiędzy tym ludem grzesznym, złym, tym ludem, który go odrzuca, pomiędzy tym ludem, który jest tak naprawdę ludem zbuntowanym, ludem egoistów, ludem pełnym wrogości. I pomiędzy tym ludem Bóg zamieszkał. I to upodobanie Boże, to, że Bóg jest niesamowicie serdeczny w stosunku do człowieka, niesamowicie życzliwy. To nie jest tylko opowieść o jakiejś miłości. Zobaczcie, że ta miłość to jest takie wielkie słowo, a tu mówi się o pewnej serdeczności, o pewnej życzliwości. O tym, że Bóg chce pewnego dobra. Jemu się podoba być między ludźmi. I my we mszy świętej zaczynamy tymi samymi słowami Boga uwielbiać. Zaczynamy jakby opowiadać o tym, co zrobił Bóg. A pierwsze, co zrobił Bóg, to narodził się jako człowiek. To stał się człowiekiem. Więc ten moment we mszy świętej, on jakby uobecnia trochę Boże Narodzenie. Trochę tą tajemnicę o Bogu, który jest z nami. Jest z nami tutaj i teraz. No pamiętasz, co oznacza, że Bóg jest z nami. Jest ze mną, który ja dzisiaj mam depresję. Jest ze mną, któremu... Jest ze mną... Ja mam dzisiaj lenia. Mi się dzisiaj nie chce. Mi jest dzisiaj smutno. Ja dzisiaj mam kaca. Ja dzisiaj mam moralnego kaca. Ja dzisiaj mam... Latam... Mam... Przepraszam. Mam
motyle w brzuchu, dzisiaj jestem zakochany, dzisiaj latam, dzisiaj się cieszę, dzisiaj skaczę, albo dzisiaj mi się po prostu nie chce, mam nudę i tak dalej. I to jest Bóg z nami. Bóg z tobą, który przeżywasz dzisiaj to, co przeżywasz. I ten hymn jest jednym wielkim uwielbieniem Boga za to, że On chce być z nami. On następuje zaraz po żalu za grzechy, zaraz po tym, kiedy ja stanąłem w prawdzie, kiedy zobaczyłem, kim jestem, z czym przychodzę na mszę świętą, z całą swoją ciemnością, mrokiem, depresją, smutkiem, radością, z marzeniami, nadziejami, z całą swoją być może pychą, z całym być może zawodem o sobie. Z tym wszystkim zaczynam Boga uwielbiać, bo Bóg stał się Bogiem z tym wszystkim, co ja jestem. I zaczynamy Boga wychwalać, bo prosimy Go, bo kiedy my Boga uwielbiamy, kiedy Go chwalimy, kiedy Go wysławiamy, kiedy oddajemy Mu chwałę, w tym momencie wstępuje Duch Święty. I to jest moment, kiedy między innymi, kiedy przychodzi Duch Święty. On w tym momencie wstępuje. Im bardziej będziesz Go uwielbiał, im bardziej będziesz Go wychwalał, On po to przychodzi, aby dać Ci to zwycięstwo. Aby dać Ci to zwycięstwo w zmartwychwstałym Panie. Po to przychodzi Duch Święty. Żeby Jego zmartwychwstanie stało się Twoją realnością. Stało się dla Ciebie tu i teraz. Dlatego my najpierw jakby stajemy w prawdzie o sobie. Najpierw jest wyznanie swoich win. To znaczy stajemy w tym mroku Wielkiego Piątku po to, aby wejść w poranek zmartwychwstania. I to czyni Duch Święty. Dlatego Boga uwielbiamy, bo kiedy uwielbiamy Boga, wtedy wstępuje Duch Święty. Pamiętacie, że święty Paweł napisał: nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć: tylko Tyś Najwyższy, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś jest Bogiem. Śpiewamy to, bo Duch Święty nas do tego uzdalnia. Znaczy, wtedy, kiedy śpiewasz ten hymn, wtedy Duch Święty wstępuje i On ciebie otwiera, i On daje ci moc, abyś tą całą prawdę o sobie pokonał. Pokonał przez życzliwość i serdeczność Boga, który chce być Bogiem z tobą. Bogiem z tobą dzisiaj. Zaczynamy Boga uwielbiać. Ten hymn Chwała na wysokości Bogu. On trochę czerpie z hymnu Rzymian. Z hymnu, który Rzymianie śpiewali na cześć swojego Boga. Miowisza. Jakby trochę chrześcijanie ochrzcili ten starożytny hymn. A skoro oni go trochę ochrzcili, to jest to trochę opowieść o naszym pogaństwie. To jest o mojej grzeszności, o mojej grzeszności, o mojej słabości, o moich wadach, które są jakby trochę ochrzczone, które stają się moim narzędziem do zbawienia. To jest Bóg przychodzi, wchodzi w moją grzeszność, moją słabość. Soli mnie, tak jak mięso otrzymuje swój smak poprzez dodanie do niego soli. Tak Bóg mnie, w cudzysłowie, soli Duchem Świętym. Moją słabość, moją grzeszność, moją taką rozmamłaność. Bóg umacnia, wylewa na to święty olej, swoją świętą sól. To jest Duch Święty. On przychodzi, żeby to wszystko, tą mieszankę, którą ja jestem, takie rozciapciane coś, trochę smutku, trochę złości, trochę niezadowolenia z siebie, trochę pychy, trochę radości, trochę czegoś tam dobrego, jakiś zasług, trochę dobrych pragnień, trochę świętych rzeczy, trochę cudownych rzeczy, a taka jedna wielka mieszanka. I to wszystko Duch Święty zbiera w jedno. On wstępuje w to. I bierze całą tą mieszankę i sprawia, że cała ta mieszanka może Boga uwielbiać. Znaczy, cała ta mieszanka się przebóstwia. Zobaczcie, że ten hymn zaczyna się opowieścią aniołów
o wcieleniu Słowa Bożego, o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Czyli to, co boskie, weszło w to, co ludzkie. To, co boskie, weszło w tą naszą ludzką mieszankę. Bóg stał się Bogiem z nami, Bogiem z tą mieszanką. Z tą mieszanką tego, czym jestem ja. I sprawia, że cała ta mieszanka staje się rzeczywistością, jakby częścią naszego zbawienia. W Jezusie Chrystusie ona się przebóstwia, ona się uświęca. Ona staje się czymś świętym. Duch Święty jest mi dany po to, abym ja Boga uwielbił takim, jakim jestem. Aby to, co we mnie, stało się tym, co boskie. On mnie soli. Duch Święty przychodzi jak ta sól do tego mięsa. On sprawia, że całe to mięso nabiera smaku. I moje człowieczeństwo, moja mieszanka nabiera smaku, boskiego smaku. I po to jest ten hymn, abym ja dzisiaj Boga uwielbiał. Zobaczcie, kolejna rzecz ważna w tym hymnie. To jest hymn, który śpiewają Bogu aniołowie. Chwała na wysokości Bogu. Wyśpiewały to anioły. I ja zaczynam Boga uwielbiać tymi samymi słowami. To znaczy, ja staję się w tym momencie członkiem chóru anielskiego. Chwała na wysokości Bogu i na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Uwielbiamy Boga tam w niebie i tu na ziemi. Znaczy niebo i ziemia znowu się łączą. Mój głos zaczyna się mieszać, łączyć z głosem aniołów. To znaczy twój głos słychać w niebie. Kiedy śpiewasz ten hymn, twój głos słychać w niebie. Anioły go słyszą. Ty stajesz się częścią chóru anielskiego. Tak jak w chórze basy słyszą alty, alty muszą słuchać, co śpiewają basy, żeby się tam wkomponować. Ja się tam na chórach nie znam, ale coś w tym jest. I teraz my się też wkomponowujemy w pieśń aniołów. One Boga uwielbiają. Jakby drugi chór, my im odpowiadamy. Razem z aniołami zaczynamy Boga uwielbiać. Aniołowie zaczynają czuć się naszymi braćmi. A my zaczynamy czuć się braćmi aniołów. Robi się wielki chór. Kościół staje się jedną wielką całością. Znaczy ten kościół tu na ziemi, pielgrzymujący. I kościół ten uwielbiony w niebie. Tak jak Chrystus, który był człowiekiem i Bogiem. Czyli tym pielgrzymującym na ziemi człowiekiem, tym utrudzonym, tym zmęczonym, tym głodnym, tak jak my, zmęczeni, głodni, utrudzeni. Głodni miłości, głodni szacunku, głodni różnych rzeczy. Utrudzeni i zmęczeni. A jednocześnie jest nasz ten pierwiastek boski. Ten święty. Tak jak i w Chrystusie. I to się łączy w Chrystusie w jedno. I my przez ten hymn łączymy się z aniołami w jedno. To, co nasze, łączymy z tym, co ich, co święte, anielskie, co piękne. Twój głos się łączy razem z głosem anielskim. Znaczy przed tronem Boga słychać twój głos. I w dniu końca świata aniołowie rozpoznają twój głos. Oni już teraz ciebie słyszą. Kiedy idziesz na mszę świętą, kiedy śpiewasz chwałę na wysokości Bogu, śpiewasz razem z nimi. One rozpoznają twój głos. Dlatego warto być na mszy świętej. Bo śpiewasz razem z nimi. Bo one twój głos usłyszą. One usłyszą bicie twojego serca. One je rozpoznają. I kiedy po śmierci wejdziesz w ich grono, kiedy one po śmierci wszystkie cię otoczą, one cię rozpoznają. Powiedzą, o, to jest ten gość, to jest ta dziewczyna, która razem z nami śpiewała. To jest członek naszego chóru, naszej wspólnoty, naszej rodziny. Ona nie może zginąć. Nie może zginąć ta dusza. Ona nie może odejść gdzieś w ciemność. Ona musi zostać wyciągnięta z czyśćca jak najszybciej, bo ona jest nasza. Takie jest ogromne znaczenie tego hymnu, tego uwielbienia Boga. Czasami ja jestem w takim
stanie psychicznym, moralnym, doły mamy, depresję, że nie jesteśmy w stanie za bardzo Boga uwielbiać. Że nam się nie chce Bogu dziękować. Że jest to zbyt trudne. Po to ci jest dany ten hymn, abyś się włączył, wskoczył w uwielbienie Boga. W uwielbienie Boga, aby jakby Kościół w twoim imieniu Boga uwielbiał. Żebyś mógł schować swoją depresję w radości, którą Kościół ciągle Bogu wyśpiewuje. Żebyś mógł schować swoje narzekanie w uwielbieniu, które Kościół Bogu wyśpiewuje. Żebyś mógł schować swój smutek w chwale, którą Kościół Bogu wyśpiewuje. Znaczy, kiedy idziesz na mszę świętą, to nie jest tak do końca jakby ważne, w jakim nastroju tam idziesz. Ponieważ możesz się schować w kościele, który to Kościół Boga uwielbia. A jeżeli się schowiesz, to znaczy, że ty będziesz Boga uwielbiał. Znaczy, że twoje dziękczynienie się nie skończy. I w ten sposób wypełnisz to, co Chrystus mówił. Módlcie się nieustannie. Będziesz się nieustannie modlił. Dlatego jest taka fajna Eucharystia. Bo ciągle Boga uwielbiasz. I uwielbiasz Go razem z aniołami. One razem z tobą śpiewają Bogu chwała. W Wielkim Poście tego nie ma. Nie ma w Wielkim Poście chwała na wysokości Bogu. Bo w Wielkim Poście robimy większy akcent na to nasze ziemskie, na ten ziemski trud. W Wielkim Poście wstępujemy głębiej, zanurzymy się jakby bardziej w grzech. Jakby większy akcent, jakby głębiej kopiemy w sobie. Ale zobaczcie, co się dzieje pod koniec, kiedy się kończy Wielki Post, kiedy jest Wielki Czwartek. Ten hymn chwała na wysokości Bogu jest śpiewany w sposób jeszcze bardziej uroczysty. Tam ci wszyscy ministranci tymi dzwonkami zaczynają dzwonić, gongi zaczynają walić i tak dalej. Chodzi o to, że żeby podkreślić to uwielbienie, żeby było jeszcze weselej. To znaczy Wielki Post jest jakby takim przedłużonym, pogłębionym, takim mocniejszym aktem żalu. To spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, jest jakby rozciągnięte na 40 dni. Żeby jeszcze piękniej przeżyć to uwielbienie paschalne, które nadejdzie później. Które nadejdzie w ciągu Wielkiego Czwartku. Żeby nastąpiła eksplozja radości. Dosłownie chodzi o eksplozję radości. I o to chodzi w każdą niedzielę. O eksplozję radości. Każda niedziela jest dla ciebie, ma być dla ciebie porankiem zmartwychwstania. I ten hymn chwała na wysokości Bogu jest opowieścią o poranku zmartwychwstania. Jest opowieścią o radości. Jest opowieścią o Bożym Narodzeniu i zmartwychwstaniu równocześnie. Uwielbiaj Boga. Uwielbiaj Boga zawsze. Staraj się zawsze Go uwielbiać, niezależnie od wszystkiego. A przyjdzie Duch Święty i zobaczysz Jego cuda. Amen. Do zobaczenia.